Czy to będzie dobry książkowy dzień? Będzie wspaniały, jeżeli tylko zerkniecie na autorkę książki pod tytułem Klub Enigma. Agata Romaniuk, ta od Kociej Szajki i od wielu innych fantastycznych książek dla dzieci. Kocia jest dla młodszych, a to jest coś dla starszych, ponieważ tutaj są szóstoklasiści. To jest wydawnictwo Zygzaki i zobaczcie, ta książka bierze udział w akcji Tata też czyta. Bardzo fajna akcja zachęcająca do tego, żeby no ojcowie również czytali razem z dziećmi, chociaż wydaje mi się, że akurat ta książka, która jest przeznaczona dla wieku 9 lat w górę, to już takie nastolatkowe, wczesne nastolatki, więc bardzo fajnie będzie się czytało, przypuszczam, samodzielnie. Zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie Tylko Dla Mam. I już Wam mówię, kogo tutaj spotkamy i co się wydarzy. Zobaczcie, tutaj są też ilustracje i takie dodatki, jest podział na rozdziały, mamy tutaj piękne wydanie ze skrzydełkami, okładka miękka, łatwo się wrzuca do plecaka, można gdzieś je zabrać ze sobą. I poznajemy tutaj paczkę przyjaciół, którzy założyli ten tytułowy klub Enigma. Paczka przyjaciół i jeszcze na początku no nie są klubowiczami, my ich poznajemy w momencie, kiedy przynajmniej niektórzy z nich zwagarowali. No zdarza się, ale tym razem te wagary można powiedzieć, że były totalnie nieopłacalne. Po pierwsze przyłapał ich nauczyciel od matmy, który jest fajny, więc zrobiło mu się po prostu przykro, że oni zwiali. A po drugie powiedział im, ej chłopaki, ale przegapiliście świetną lekcję o Enigmie, o tej maszynie, która jest związana z szyfrowaniem, z tajemnicą, z kodowaniem. No i trochę im się głupio zrobiło, ale jednocześnie jakby zarzucamy temat, to słowo Enigma już gdzieś się tutaj pokazuje. Kto jest w tej paczce? Po pierwsze Koks. Zaraz Wam pokażę Koksa. To jest ten chłopak z dreadami. Marcel. Marcel to jest bardzo ciekawa postać. Nie jest to jego główna cecha, ale on choruje na cukrzycę i jego rodzice stworzyli taką ogromną bańkę wokół tego chłopaka, który nie może uprawiać żadnego sportu, no po prostu oni się boją o niego ciągle i on jakby dostosował się do tego. Żal mu, chciałby różnych rzeczy spróbować, no ale niekoniecznie to robi. Jest jeszcze Inka, która jest siostrą bliźniaczką Koksa, no i mamy Wowa. Wowa to jest chłopak, który jest nowy w klasie. Na początku jest taki tajemniczy. Od razu widać, że to jest bystrzak. Potem się okazuje, że jest wręcz geniuszem matematycznym i nie tylko matematycznym. No jest po prostu mózgowcem, który potrafi rozkminić różne zagadki. Bardzo to się przydaje w momencie, kiedy Marcel, czyli ten właśnie z cukrzycą, zaczyna szukać nowego hobby. Bo rodzice mu powiedzieli, że powinien sobie znaleźć jakieś porządne, mądre hobby. No i co to może być? Pamiętajcie, że on ma tutaj mnóstwo ograniczeń, więc to są tacy rodzice, którym no łatwo powiedzieć. I my tutaj obserwujemy paczkę przyjaciół, która zaczyna się interesować, wkręcać właśnie w te takie zapoczątkowane na lekcjach matmy informacje o Enigmie. Zaczynają ich interesować szyfry, kodowanie, dekodowanie. Zaczynają tego nowego chłopaka, Wowę, wciągać do swojej paczki. Jemu na początku tak nie zależy, ale później odkrywają i to jest super wątek, szacun dla autorki za taki wątek. Oni odkrywają w internecie taką akcję, że są psy, którym można pomóc. Są takie cudowne zdjęcia tych piesków, takie wiecie, które często jak się na to patrzy, to po prostu serce się kraje, chce się im pomóc, więc wpłaca się, klika się i wpłaca. No są takie strony. Tylko też są tacy oszuści. Cała nasza paczka zaczyna akcję, która ma tych oszustów, bo to akurat właśnie byli oszuści, ma ich rozwalić. Zdemaskować ludzi, którzy ukraińskie psy wykorzystują do no, oszukiwania innych. Ten wątek ukraiński fajnie, że tutaj się pojawia, bardzo mi się to podoba. Nawet jedna z takich rozmów też jest dosyć istotna, no bo od razu dzieciakom przyszło do głowy, dobra, no to skoro to są oszuści, pójdźmy na policję i na pewno ci się tym zajmą, ale z drugiej strony doszli do wniosku, że no w którym momencie policja zajmie się jakimiś psami, jakąś taką stroną, może nawet jeżeli tak się stanie, wszystko będzie strasznie długo trwało. A z kolei Marcel dochodzi do wniosku, że kryptografia
To jest super hobby, którym mógłby się zająć. I też podoba mi się wątek tego nowego, Wowy i Marcela z tymi wszystkimi swoimi ograniczeniami, bo oni też mają taką fajną rozmowę, która trochę otwiera oczy Marcela na to, że nawet jeżeli masz cukrzycę, to nie znaczy, że masz być wykluczony ze wszystkich aktywności. Przeciwnie, przecież ludzie z cukrzycą normalnie funkcjonują i ty też możesz uprawiać sport. To jest tylko kwestia tego, żeby rodzice, no i też ty, nakręcony przez nich, żebyście zmienili myślenie. Oczywiście, że wszystko to trzeba robić z głową i nie może to być nic brawurowego, ale no bez przesady, nie musisz siedzieć zamknięty w czterech ścianach. Chcę wam też powiedzieć, i to bardzo często mówię, jak opowiadam o książkach tej autorki, że tutaj język jest totalnie nowoczesny, totalnie nastolatkowy. Momentami miałam problem, żeby zrozumieć, o czym oni gadają. Też na ilustracjach, mam nadzieję, że to było gdzieniegdzie widać, są wiadomości, SMS-y albo wiadomości w komunikatorach, gdzie no wiadomo, że współczesna młodzież bardzo często w ten sposób rozmawia. Jeżeli macie ochotę na taką zagadkę detektywistyczno-kryminalną, na fajny temat, bo enigma i właśnie szyfrowanie i dekodowanie, i tutaj są różne takie bardzo, bardzo ciekawe rozkminy. Są też zwierzęta w tle, czyli pomagamy zwierzakom, więc bardzo fajny temat. No myślę, że to jest coś, co powinno was wciągnąć. To co? Czytamy?